Po treningu z dziećmi bądź turnieju lubię ich uśmiech na twarzy. Za 15 lat będę lepszym trenerem. Mój idol z dzieciństwa, Frank Lampard za czasów Chelsea Londyn. Za granicą kibicuję, zdradziłem się w poprzednim pytaniu, Chelsea Londyn. Nikt mnie nie pokona, wy, Scrabble i FIFA. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać. Czarek Pazura za rolę w 13 posterunku. W Polsce kibicuję wszystkim zespołom, abyśmy co roku grali w europejskich pucharach. Film, który poleciłbym każdemu. Zielona Mila. Muzyka, której słucham najchętniej, ta, która wpadnie w ucho. Trener, którego podziwiam, nie mam jednego, wszystkim najlepszym. Najbardziej boję się pająków i węży. Pseudonim ze szkolnych lat? Janas, bo zawsze dużo gadałem podczas trenowania. U młodych zawodników najbardziej cenię ich szczerość i pasję do piłki nożnej. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Chyba mojej babci. Największy wpływ na mnie ma moja rodzina i moja dziewczyna. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Meksyk. Cel, do którego dążę w życiu. Bycie dobrym człowiekiem. Popisowe danie, które przyrządzę, to jajecznica i kolorowe kanapki, czyli kanapka z szynką, serem, ogórkiem i pomidorem. Gdybym nie był trenerem w piłce, chciałbym być dziennikarzem sportowym.